Dobry, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w cyklu Od fascynacji do realizacji w bibliotece przy ulicy Petofiego 3. Dzisiejszymi naszymi wspaniałymi gośćmi będzie pani Agata Mikołajczyk i pani Beata Niedomagała. Proszę pani, na wstępie byłoby bardzo miło, gdybyście panie były tak uprzejme i opowiedziały naszym czytelnikom, naszym widzom, właściwie czym się zajmujecie, co to jest te piękne, kolorowe materiały i ta fascynacja, ta pasja, z którą wiem, że na co dzień żyjecie. Jesteśmy tutaj dzisiaj jako przedstawicielki facebookowej grupy społecznościowej Bielany Less Waste. To jest taka grupa dla wszystkich tych mieszkańców, którzy chcą ograniczać w swoim codziennym życiu odpady, zwłaszcza plastik, który myślę, że to już wszyscy dobrze wiedzą, jest bardzo szkodliwy dla nas i dla środowiska. No i właśnie na tej grupie wymieniamy się różnymi doświadczeniami, pomysłami, jak te odpady ograniczać. I to właśnie między innymi mamy cały szereg różnych rzeczy, o których byśmy chciały mówić, pokazać też tutaj naszym widzom, jak ten plastik i inne odpady na co dzień ograniczać. A pani? No ja tutaj też jakby reprezentuję tę samą grupę tutaj z Beatą i z koleżankami właśnie administrujemy tę grupę i staramy się zachęcać właśnie mieszkańców Bielan, ale nie tylko mieszkańców Bielan, bo mamy też z okolicznych dzielnic grupowiczów właśnie i tak pozytywnie zachęcać właśnie do ograniczania tych odpadów w codziennym życiu, ale też do dokonywania świadomych wyborów podczas zakupów i też no, po prostu do wprowadzania takich pozytywnych zmian w swoim życiu, które mogą się przyczynić dla dobra planety i dla dobra otaczającego nas środowiska, tak, żeby i nam się wszystkim żyło lepiej, no i żeby też jakby przyszłe pokolenia żyły w lepszym środowisku. A jak to się stało, że w ogóle panie zajęły się takim tematem? Bo rozumiem, że zawodowo zajmujecie się zapewne zupełnie czymś innym. Tak nie do końca. Ja jestem nauczycielką biologii, więc gdzieś tam cały czas ta ochrona środowiska jest ze mną. Jestem też taką edukatorką i edukuję zwłaszcza dzieci i młodzież w tematyce ochrony środowiska. Jestem też pasjonatką ptaków, ornitologii. Często fotografuję, dużo o tym czytam. I tutaj gdzieś właśnie podczas tych obserwacji ptaków i czytania na ich temat dowiedziałam się, jak plastik bardzo wpływa szkodliwie właśnie na naszą awifaunę. No i tak czytając o tym, powoli znalazłam też ten temat zero waste, less waste i tak to się wszystko zaczęło. Ja na co dzień nie jestem związana tutaj właśnie z jakimś ruchem zero waste, z ekologią. Jestem biologiem molekularnym i pracuję w laboratorium. Zajmuję się przedklinicznym rozwojem leków onkologicznych, więc no, jest to zupełnie inna działka, no ale mimo wszystko jakby też mam jakieś podłoże takie biologiczne. Miałam też rozszerzone te przedmioty wcześniej i na studiach też jakoś tam wiedzę zdobyłam. Natomiast samym ruchem zero waste, tudzież less waste, zainteresowałam się dzięki mojej przyjaciółce, która pokazała mi właśnie i zachęciła mnie też do używania płatków wielorazowych, płatków kosmetycznych. To te, prawda? Tak, dokładnie, takie tutaj jak mamy. I zamiast używać po prostu takich, codziennie zużywać takie bawełniane właśnie płatki do makijażu, czyli codziennie jakby wtedy się generuje odpady, kupiłam właśnie takie płatki wielorazowe i też kupiłam je
rodzinie, kobietom w mojej rodzinie. Które można oczywiście samemu wykonać. Tak, można to wykonać samemu, można to wykonać tak naprawdę właśnie z jakichś materiałów z odzysku, z tego co mamy w domu, z jakichś z bawełny, jeśli tylko ktoś ma maszynę do szycia, albo ktoś w rodzinie ma maszynę do szycia, bo to nie trzeba mieć wszystkiego u siebie, tylko tak naprawdę właśnie fajne jest takie pożyczane sobie wzajemnie i jakieś tam właśnie wzajemna pomoc i można jakby z powodzeniem też wykonać coś takiego u siebie i korzystać. Że na pewno one nie są również alergiczne. Nie, no nie znaczy, ma takiej mowy. Tak, chyba, tak, prawda? Tak, no to się wykonuje zazwyczaj właśnie no z jakichś takich naturalnych materiałów. Po jednorazowym użyciu do jakiejś torebki zbiera się pewną ilość tych płatków, tak, ja nie wiem, ja tak pytam po prostu i pierze się w pralce. Tak, na przykład. No techniki są różne, można sobie albo od razu tam jakoś namaczać i przepierać, albo po prostu zbierać woreczek, który też można wykonać samemu. Na przykład? Z jakichś takich właśnie bawełnionych woreczek, to są akurat większe, ale można też sobie jakiś taki mniejszy, delikatny woreczek, albo też na przykład taki firankowy i żeby nam to w pralce gdzieś tam nie latało, można sobie po prostu właśnie pakiet takich wielorazowych płatków umieścić i wyprać razem z praniem innych rzeczy i jakby używać wielorazowo. No ja te pierwsze płatki, które kupiłam, używam cały czas, a to było już naprawdę ponad 2 lata temu i nic się z nimi nie dzieje. To jest materiał jakby całkowicie naturalny, ja tam mam bawełnę i frottę i jakby wszystkie. A to, co to jest, jeśli można zapytać? Najpierw może powiem o tym, bo to jest dodatek do tego. No, pewnie wiele gospodyń domowych proszę pokazać myje może naczynia z gąbeczkami takimi syntetycznymi. No i oczywiście jest to odpad, jest to plastik, który byśmy chciały ograniczać. Który i tak naprawdę często się wyrzuca, jakby no bardzo często te takie tak, gąbeczki z to tym pierze, to bardzo często się jakby wymienia, więc jakby ten odpad powstaje często. Też dużo osób zauważa to, że na takich gąbeczkach szybko pojawia się taka warstwa śluzu, czyli tam szybko te bakterie się namnażają. Więc to taki pomysł, żeby zrobić takie zmywaki ze sznurka konopnego. On jest dość szorstki i powinien sobie poradzić z zabrudzeniami naszych naczyń. Jak sobie nie radzi, to tutaj polecamy taką matę kokosową, naturalny materiał. Kawałek się odrywa i świetnie służy jako taka szorstka. Szorstka gąbka. Zdecydowanie szorstkie. Tak, ja stosuję, polecam i naprawdę działa, to znaczy radzi sobie z dużymi zabrudzeniami. Jak są one bardzo duże, no to można jeszcze stosować sodę oczyszczoną, którą się wsypuje na takie zabrudzenia i przypalenia i wtedy dopiero potem zastosować te zmywaki czy tą matę kokosową. I rozumiem, że spotkania pani w grupie, o której w ogóle grupa jak liczna jest? No już mamy prawie 3000 członków i członkiń. I może my się tak na co dzień nie spotykamy, oczywiście ta grupa funkcjonuje na Facebooku, ale od czasu do czasu, zwłaszcza przed pandemią, organizowałyśmy różne takie spotkania, na których właśnie przychodziło część grupowiczów i tam się poznawaliśmy i rozmawialiśmy na te wszystkie tematy, które poruszamy na grupie. A jak docieracie do osób spoza grupy? Na tych warsztatach, tak, które kiedyś były. Mówi pani, że były kiedyś organizowane, no teraz pandemia, więc to zrozumiałe, że nie. Ale jak do takich, no przykładowo ja nie jestem w grupie, więc mogę dowiedzieć się o takich przedmiotach użytku codziennego, które nie zatruwają naszej planety. Skąd? Z Facebooka? Tak. No to, strona internetowa? Tak, no to jakby grupa funkcjonuje na Facebooku, więc jakby podstawową taką działalnością jest kontakt grupowiczów poprzez właśnie grupę Bielany Less Waste, ale także na Bielanach były prowadzone na przykład takie akcje zbiórki elektroodpadów, na których można było właśnie wymienić elektroodpady na sadzonki. No i tam jakby było też stoisko właśnie naszej grupy, rozdawałyśmy też na przykład właśnie takie woreczki z firanek, które można użyć między innymi do owoców czy warzyw. No i też miałyśmy ze sobą jakby pakiet takich rzeczy, no gadżetów można to powiedzieć, właśnie takich zero waste, które mogły wprowadzić właśnie mieszkańców w tę tematykę i rzeczywiście zainteresowanie było spore. Ludzie się rzeczywiście
do nas przychodzili, pytali się, co tutaj jest, do czego tego można użyć, więc jakby poprzez rozmowę też właśnie zapraszałyśmy na grupę, albo po prostu na miejscu też tłumaczyłyśmy, jakby co można w codziennym życiu zmienić. No, mi się wydaje, że ja widziałam panie na którymś z wielańskich pikników. Też, mhm. Też było tak, że tak, bardzo często właśnie, mhm. jeśli jest taka możliwość i są jakieś właśnie organizowane akcje na terenie dzielnicy, czy to właśnie zbiórka tych elektroodpadów, czy jakieś wielańskie pikniki, czy też były na przykład akcja WOŚP, tak, finał WOŚP, mhm. Tam też było nasze stoisko i wystawiałyśmy właśnie też różne rzeczy, które same robiłyśmy, czy to właśnie zmywaki takie kuchenne, czy jakieś domowe detergenty, czy właśnie te woreczki z firanek, żeby pokazać właśnie, że to nie jest trudne, że to można zrobić u siebie w domu, nie korzystając z jakichś nie wiadomo jakich sprzętów, czy nie kupując wielu rzeczy, że można to zrobić w domu i nie jest to trudne. Jeszcze ani... coś dodam, bo tutaj też taką ważną grupą, do której staramy się docierać i taką grupą, która nie korzysta tak bardzo z internetu, Facebooka, są seniorzy. I tutaj właśnie zorganizowałyśmy już dwa takie spotkania przy współpracy właśnie z ośrodkami wsparcia dla seniorów i no bardzo chcemy kontynuować te działania, mhm. Wiadomo, no pandemia na razie to ogranicza, chociaż powiemy pewnie o tym później, że mimo to jakoś staramy się nadal z tymi seniorami utrzymywać kontakt, nawet taką dużą akcję też tutaj z radną Anną Czarnecką i z tymi klubami rozpoczęłyśmy już teraz z nadzieją, że pandemia szybko od nas odejdzie i my się z tymi seniorami jak najszybciej znowu spotkamy. Także staramy się... No... Fajnie, ale powiedzcie panie, no dobrze, ja rozumiem dlaczego mamy używać takie płatki, ale powiedzcie czytelnikom dlaczego, mhm. Bo co się dzieje z tym, co? Tymi gąbkami. No tak, plastik, oczywiście on jest potrzebny w naszym życiu i są sytuacje, zwłaszcza te związane z na przykład z medycyną, z zachowaniem reżimu sanitarnego, kiedy on jest naprawdę niezbędny, ale jest wiele sytuacji, kiedy jest zbędny, a ponieważ wiemy, że często używamy takiego plastiku, który tylko jest z nami przez chwilę, a potem go wyrzucamy, jak na przykład takie zwykłe zrywki, które bierzemy do owoców, warzyw, no to potem ten plastik rozkłada się przez setki do tysięcy lat, rozkłada się do mikroplastiku, czyli tak naprawdę nie znika nigdy z naszego życia i ze środowiska. No już są jakieś badania i wyniki, że on jest bardzo szkodliwy, że wpływa na nasz układ hormonalny. No i czas najwyższy, miejmy nadzieję, że nie jest za późno, ale czas najwyższy go na ile się da oczywiście ograniczyć, wyeliminować. No tak, a proszę Państwa, no na przykład ta torebka, tak, jest prześliczna. Przecież tu siatka, nie wiem, osoby może rocznikowo starsze, myślę, że pamiętają takie siatki, bo to ja doskonale pamiętam, moja babcia, moja mama, przecież to właśnie takie były siatki, z takimi siatkami się chodziło na zakupy. To później przyszła moda, prawda, właśnie na plastik. Na reklamówki, tak, i zrywki. Tak, także no właśnie takie działanie, czyli ograniczanie właśnie generowania tego plastiku w codziennym życiu właśnie nie musi być jakieś uciążliwe, ani jakieś takie dotkliwe, tylko można tak naprawdę właśnie zabrać takie siatki, które są naprawdę ładne i wciąż wyglądać jakby też jakby dobrze i nie wyglądać na zakupach, że tam są jakieś, nie wiem, z jakimiś tam nieciekawymi rzeczami, tylko to naprawdę jest jakby według mnie przyjemność, tak, nie zabierać na przykład na zakupach, nie wracać też na przykład z 15 z jakimiś zrywkami, które zaraz się albo podziurawią i tak naprawdę trafią do kosza i czas ich życia jest naprawdę krótki, tylko po prostu po przyjściu do domu właśnie mieć te swoje woreczki, opróżnić je i wsadzić je z powrotem do torebki i dzięki temu też rzadziej wynosimy śmieci, tak? Czyli nie musimy co chwilę latać tak naprawdę do tego śmietnika, tylko po prostu przechodzimy i rozpakujemy zakupy i możemy sobie... A poza tym jeszcze, proszę Państwa, według mnie, nie wiem czy Panie podzielają oczywiście moje zdanie, jest to pewien styl, jest to pewna taka może moda też, ale
każda z nas może mieć po prostu torebki według swojego projektu w swoim kolorze, a nie identyczne, przezroczyste albo tam białe czy zielone torebki jednorazowego użytku. A to tutaj co się znajduje? To są tak zwane domowe ekodetergenty. Eko w tym sensie, że są zrobione z takich substancji, które są na pewno znacznie mniej szkodliwe dla środowiska niż takie zwykłe kupowane w sklepach. To akurat są tabletki do zmywarek robione samodzielnie. Proszek do prania, robimy jeszcze pastę sodową, która służy do takiego uniwersalnego sprzątania domu. Tych ekodetergentów jest jeszcze kilka, no bo to może być płyn do mycia naczyń. Też płyn do płukania prania na przykład. Też bardzo łatwo wykonać na przykład z kwasku cytrynowego, wody i olejku eterycznego. I nie trzeba kupować właśnie jakichś tam lenorów i można w sposób naturalny, korzystając z naturalnych jakby składników i z naturalnych olejków, można komponować sobie płyn do płukania tkanin taki, jaki się chce. Ja na przykład zimą korzystam właśnie z olejku cynamonowego i pomarańczowego. No i jest od razu taki zimowy zapach i też właśnie na tak, na naszą akcję właśnie tam na finał WOŚP-u też przygotowałyśmy taki i jakby też bardzo się spodobało, więc to jakby też mamy taki... Mamy taką informację zwrotną, że nie tylko dla nas jest to fajne, tylko że też ludzie się inspirują i rzeczywiście jakoś tam tych detergentów używają. Zanim pokażemy, proszę Państwa, mamy jeszcze w planie pokazać, jak to się robi, co to zaraz Panie tutaj opowiedzą i zdradzą tajemnicę, to chciałam zapytać jeszcze, czy jakieś jeszcze inne projekty Panie realizujecie albo macie zamiar realizować tu na Bielanach? Ja zaczęłam mówić, to już dokończę, o tej akcji dla seniorów. To jest taka dość świeża akcja, nazywa się Bielański Senior dla Planety. Polega ona na tym, że nasi seniorzy będą już, jak się okazuje, szyją właśnie tego typu woreczki z firanek z odzysku, torby, bumerangi. O torbach, bumerangach nie mówiłyśmy, to może jeszcze powiemy. Właśnie. Teraz też myślałam, żeby... Ale tego typu, czyli torby wielorazowe. Ale co najważniejsze, i na tym chcemy się też bardzo skupić, ponieważ wiadomo, że seniorzy to są taką skarbnicą wiedzy właśnie w tym temacie, który teraz się tak modnie nazywa less waste, ale przecież wtedy, kiedy oni żyli, to była dla nich codzienność i chcemy od nich tą wiedzę uzyskać i spisać to w postaci jakiejś książki, jakieś broszury, która będzie dostępna później dla wszystkich i wszyscy będą z tej wiedzy ich mogli korzystać, na przykład jak sobie poradzić z jakąś plamą, ale też nie stosując tej takiej szkodliwej chemii, albo jak przedłużyć życie naszych ubrań. No myślę, że seniorzy mają tej wiedzy bardzo dużo i ważne, żebyśmy my ją od nich uzyskali. Tak, i tak naprawdę problem. Właśnie na tych naszych pierwszych spotkaniach z seniorami, na te dotyczących właśnie ograniczania tu generowania odpadów i właśnie życia bez plastiku, właśnie tu w bielańskich klubach seniora, miałyśmy już tak naprawdę właśnie taką pierwszą jakby próbkę tego, jak ogromna jest wiedza seniorów. To jest po prostu niesamowite, bo naprawdę głowy mają pełne pomysłów, na przykład właśnie że można zmywać naczynia w wodzie po makaronie, że kiedyś to po prostu było normalne. Normalne. I to po prostu naprawdę niesamowite pomysły, o których my nigdy nie słyszałyśmy. No i też właśnie fajnie, żeby wszyscy się o tym dowiedzieli, bo oni to jakby mają we krwi i wszystko wiedzą, a my nieraz musimy odkrywać Amerykę na nowo. Bo my kolejne pokolenie jesteśmy już przyzwyczajeni, tak. Ta cała chemia jest w sklepie. Dokładnie, i cała plejada do każdej powierzchni tak naprawdę producenci przekonują, żeby kupić inne płyny. Tak naprawdę z zastosowaniem między innymi octu, sody oczyszczonej, kwasku cytrynowego i na przykład też olejków jakichś eterycznych można naprawdę dużo zrobić. Czy płyn do mycia szyb, no naprawdę plejada jest duża. Można tym wyczyścić. Dokładnie. Nie szkodzi woda z octem do mycia szyb? Tak, ja na przykład robię wodę z octem i jeszcze trochę dodaję alkoholu i jakiś na przykład olejek eteryczny i super czyści szyby, więc jakby naprawdę nie trzeba tam... Ja znalazłam sposób woda plus woda utleniona i też świetnie czyści, też polecam. Nie ma smug? Nie ma.
Nie ma, faktycznie. Taki prosty sposób. No dobrze, ale to już rozumiem, jaki będzie płyn, a w takim razie szmatka do czyszczenia, do mycia szyb, to co Pani proponuje? No ja powiem szczerze, że ja mam jakąś zakupioną, ale już bardzo dawno ja ją cały czas piorę i nadal z niej korzystam. No bo powiem szczerze, że no pewnie zwykła jakaś bawełniana szmatka też by się tutaj sprawdziła, ale chyba nie aż tak dobrze. Nie ma, Gatka, może ty masz jakiś lepszy pomysł. Ja mam taką po prostu ściągaczkę, którą kiedyś tam zakupiłam dawno temu do ściągania wody z prysznica i nią jakby no, myję właśnie tą szybę i potem po prostu pod tym jakąś wielorazową ściereczką zmywam, jak tam jakiś zaciek na dole się zrobi, więc też jakby ponownie używam tą ściereczkę i jakby działa. Spotkałam się z takim terminem jadłodzielnia. Wiem, że coś takiego funkcjonuje w niektórych dzielnicach Warszawy. A jak to wygląda na Bielanach? No właśnie, niestety Bielany jeszcze nie doczekały się swojej jadłodzielni. Rzeczywiście w innych dzielnicach, w większości dzielnic Warszawy są takie jadłodzielnie. No i tutaj mamy nadzieję, że już niedługo powstanie, ponieważ w ramach właśnie budżetu obywatelskiego został złożony projekt tutaj właśnie z radnym Krystianem Lisiakiem, z Beatą i z moim udziałem. No i dzięki głosom mieszkańców w zeszłym roku ten projekt uzyskał pozytywną opinię, został jakby przeznaczony do realizacji, więc mamy nadzieję, że w tym roku, mimo panującej tutaj wciąż pandemii, taka jadłodzielnia powstanie. Są plany, żeby to właśnie powstało przy Ośrodku Pomocy Społecznej na Bielanach. No i taka jadłodzielnia charakteryzuje się tym, że jest ogólnodostępna dla mieszkańców, czy w ogóle dla ludzi, którzy chcą z niej skorzystać, i zarówno można przynieść tam jedzenie opisane, co zawiera w środku, ale też może to być na przykład jedzenie takie właśnie prywatne, ale też może być jakieś jedzenie pochodzące na przykład jakieś nadwyżki z restauracji czy ze sklepu. No i z kolei osoby, które potrzebują takiego jedzenia lub chcą po prostu uratować takie jedzenie przed zmarnowaniem, przychodzą do jadłodzielni i właśnie biorą po prostu tyle, ile mogą zużyć, tyle, ile potrzeba. No i też właśnie osoby, które są skupione wokół takich jadłodzielni, bardzo często po prostu o nią dbają. Tak, jeśli zauważą, że coś tam się rozlało albo jest brudno, to po prostu myją. Tam nie ma, to po prostu jest na zasadzie takiego społecznego zaufania i społecznej opieki. Ale czy będziecie Państwo kontaktować się na przykład z restauracjami znajdującymi się na Bielanach? I mówić, że tu w takich godzinach jakoś tak technicznie wiecie już, jak to będzie, bo ja wiem, że bardzo dużo jedzenia się marnuje, znaczy no, po prostu zostaje w restauracjach. Tak. No to Agata, konikiem jest ten temat. Ja rozumiem, że będzie lokal, ja rozumiem, że na pewno będzie bardzo dużo osób chętnych, którzy będą chcieli skorzystać i po prostu zjeść, natomiast skądś trzeba. Tak, no ja mam w głowie właśnie taki zamysł, że jeśli już będzie ta jadłodzielnia lub będzie wiadomo, że taka jadłodzielnia ma powstać w jakimś tam określonym czasie, no to tak, mam nadzieję, że tutaj będziemy się właśnie kontaktować czy z jakimiś restauracjami, czy z jakimiś cateringami też bielańskimi, zachęcać właśnie takich przedsiębiorców do przekazywania nadwyżek żywności. Z doświadczenia wiem, że bielańscy przedsiębiorcy bardzo chętnie podchodzą do takich różnych akcji właśnie ograniczających jakieś tam marnowanie czy zasobów, czy żywności, bo jest też taka akcja Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, nazywa się Z Własnym Kubkiem. I polega ona na tym, żeby właśnie można było przyjść do danej kawiarni czy cukierni i zakupić kawę czy herbatę do własnego kubka. No i tutaj właśnie też pisałyśmy do bielańskich przedsiębiorców i naprawdę bardzo duża część, odzew był bardzo duży i bardzo chętnie włączali się do tej akcji, więc mam nadzieję, że tutaj wszystko pójdzie jak najlepiej. Proponujecie
co można byłoby zrobić najprościej, najszybciej i aby to spełniało swoje zadanie, aby nasza planeta była zdrowa. My również mamy nie chorować i nasze rodziny. Co robimy? Możemy przygotować na przykład pastę sodową, taką jak tutaj mamy w słoiczku, bardzo prosta w składzie. Tak naprawdę soda oczyszczona, mydło w płynie lub taki tutaj na przykład wywar z orzechów piorących, który również można przygotować w domu i wybrany jakiś olejek eteryczny. I takiej pasty sodowej można używać między innymi do czyszczenia wanny, do czyszczenia umywalki. Ja też używam takiej pasty na przykład do czyszczenia jakichś tam blatów w kuchni, jak mi się coś bardzo zabrudzi, więc jest to środek naprawdę uniwersalny, no i ma takie właściwości ścierne, więc jeśli mam jakieś tam trudniejsze zabrudzenie, to można sobie po prostu to wyczyścić. No i teraz może pokażę, jak taką pastę przygotować w domu. Tak jak mówiłam, głównym składnikiem jest tu soda oczyszczona. My znamy, tak naprawdę najczęściej spotykamy w sklepie takie małe torebki z tą sodą oczyszczoną, ale można tak naprawdę kupić taki produkt na wagę lub znaleźć po prostu taką sodę oczyszczoną w większym opakowaniu, tak, żeby nie generować tych dodatkowych odpadów. Ja tutaj może, żeby nie wdychać tych pyłów, bo to wiadomo, różnie bywa. To nie jest szkodliwe. Nie jest. Tylko po prostu, jeśli jestem bliżej i mogą po prostu co jakieś tam pyły ten, to dla bezpieczeństwa można tutaj. Ale tak jak rozmawiałyśmy, no teraz akurat maseczki. Tak, to podczas mieszania, zwłaszcza warto sobie po prostu podczas mieszania, więc tutaj po prostu możemy sobie wziąć czy słoiczek, czy jakąś tam miseczkę, w której to będziemy mieszać, sodę oczyszczoną. No i wsypujemy sobie po prostu tyle, ile w danym momencie będziemy potrzebować tej pasty. Ja tutaj nie będę może jakichś dużych ilości robić, żeby tylko pokazać. No i właśnie, tutaj mamy akurat, Beata przygotowała wywar z orzechów piorących, więc ja dzisiaj użyję... Jakie to są orzechy? Orzechy piorące, które też można zamówić w takich sklepach ekologicznych. Wywar robi się w ten sposób, że dosłownie garść takich orzechów, około 5 sztuk, gotuje się w 1 litrze wody. Od momentu zagotowania to jest 15 minut. No i mamy taki wywar, który możemy sobie przechowywać, jak mamy większą ilość w lodówce. Ten wywar też można wykorzystać do zwykłego czyszczenia powierzchni. Nie wiem, czy do prania, Agata, może ty wiesz, czy taki sam, bo wiem, że te orzechy w ogóle się do prania stosuje, to można je włożyć do woreczka i one, ponieważ mają saponiny, to będą działać jak mydło i są w tym celu stosowane, zwłaszcza przez osoby, które mają jakieś alergie. No ale taki wywar można zastosować jako uniwersalny środek czyszczący. Tak, więc ja dzisiaj, żeby tutaj przygotować z tej sody pastę, użyję wywaru z orzechów piorących, ale w domu, jeśli ktoś nie ma takiego wywaru, ja najczęściej nie mam, to korzystam po prostu z mydła w płynie albo po prostu no takiego właśnie wywaru z mydła, tak, który po prostu się zagotowuje, jakieś płatki mydlane i przygotowuje się taki roztwór. I tutaj właśnie sobie po prostu dodamy tyle, żeby była po prostu odpowiednia konsystencja, bo to też po prostu zależy, jaką pastę chcemy mieć. Można mieć pastę bardziej w formie takiego, bardziej suchą formę, albo po prostu bardziej w formie takiej, no w formie rzadkiej, więc to zależy po prostu od preferencji. To po prostu trzeba sobie dopasować do swoich potrzeb czy tam preferencji. I tutaj też można dodać olejków eterycznych, takie jakie nam odpowiadają, taki jaki zapach lubimy. Można też dodać na przykład olejku z drzewa herbacianego, który ma właściwości antybakteryjne, albo po prostu taką nutę zapachową, jaką lubimy. Tak? Czyli mieszając po prostu sodę oczyszczoną i na przykład wywar z orzechów piorących lub mydło w płynie i odrobinę wody, możemy sobie przygotować właśnie taką pastę, którą z powodzeniem możemy używać czy w łazience, czy też właśnie w kuchni do mycia i do ścierania różnych. Czy Pani nam to zostawi? Oczywiście, oczywiście. Tutaj wszystko tutaj
zostawimy i właśnie będzie, będzie można przeprowadzić testy, dokładnie. Ja jeszcze dodam, że to jest jeszcze tani środek, prawda? Bo oprócz tego, że jest przyjazny dla środowiska, to jeszcze zostaje nam trochę w kieszeni, no bo soda nie jest drogim produktem, zresztą większość tutaj z tych substancji, więc przy okazji jeszcze sobie zaoszczędzimy. Tak, a jakby jak już mamy taką sodę w większej ilości kupioną, no to możemy też ją wykorzystać do wielu innych zastosowań, albo do innych detergentów przygotowywanych w domu, ale też na przykład, nie wiem, do udrażniania rur. Ja też sobie zasypuję na przykład sodą oczyszczoną, przelewam wrzątkiem, później wlewam ocet i też zalewam wrzątkiem, więc jakby albo na przykład o piekarni też tak czyszczę, że jakieś takie uporczywe plamy, znaczy jakieś takie właśnie zeschnięte albo tłuste, zasypuję sodą oczyszczoną i tutaj uwaga, polewam wodą utlenioną. I to jest po prostu najlepszy sposób i zawsze wszystko mi domywa, więc naprawdę soda oczyszczona plus woda utleniona, super. Więc jest to środek uniwersalny i tak naprawdę no, znany, tak? My teraz sobie na nowo mówię, właśnie przypominam, ale kiedyś właśnie soda oczyszczona, ocet i tam na przykład kwasek cytrynowy to bardzo znany i tutaj może następna. Rozumiem, że tego nie robimy na zapas więcej raczej? Znaczy nie, można sobie w słoiczku, się nie zmarnuje. Nie, prawda? Nie, nic się z tym nie dzieje. Jakby ja też mam jakieś tam różne słoiczki o na przykład różnych zapachach, czy tam po prostu też na warsztaty jakieś tam przygotowujemy i jakby to też było kiedyś tam przygotowane i nic się z tym tak naprawdę nie dzieje, więc ja absolutnie nie psuję się. Więc można, mówię, sobie robić w zależności od pory roku na przykład o różnych zapachach, jakiś zapach zimowy, jakiś cytrusowy, a latem jakiś na przykład inny, więc to jeszcze można sobie spersonalizować. Tak jak te woreczki, możemy sobie dopasować do tego, jacy jesteśmy, co lubimy. Tak samo pastę tutaj można do własnych tych, a nie to, co nam tam właśnie jakieś firmy dyktują, jakie zapachy mamy kupować, to tutaj możemy wybrać. Co jeszcze? No dobrze, to teraz przechodzimy do proszku do prania. Najprostszy proszek do uniwersalnego prania wymaga od nas zastosowania boraksu i sody kalcynowanej. Te dwa produkty nam wystarczą. I wystarczy wymieszać takie same ilości, czyli ja sobie tutaj wezmę po prostu jedną łyżkę boraksu i jedną łyżkę sody kalcynowanej. O. I proszę bardzo, wymieszam. I proszek do prania uniwersalnego. I to już? Do koloru. I to już. Już mamy proszek. Te dwie substancje. Jeżeli chcę mieć proszek do prania białego, to dodajemy jeszcze nadwęglan sodu, który ma właśnie takie właściwości wybielające. Też w tej samej ilości. I te same proporcje, czyli jak teraz dodam jeszcze łyżkę tego, to teraz mam już proszek do prania białego. Czary mary i gotowe. No dobrze, ale do wielkości pralki załóżmy, że jest to pojemność 5 kg, to jaką ilość proszku Pani zaleca? No ja myślę, że 2-3 łyżki powinno spokojnie wystarczyć. I teraz z tego samego proszku, właśnie do prania białego, jak dodam do niego jeszcze łyżkę boraksu, żeby się nie pomyliło, oczywiście nic się wielkiego nie stanie, jak się pomylimy. O, dosypuję łyżkę boraksu. To w ten sposób już mam proszek do zmywania naczyń w zmywarce. Takie są proporcje, po prostu jest dwa razy tyle boraksu, co innych substancji. Z tego, co tutaj mam, mogę zrobić jeszcze kostki do zmywarki. Czyli tak jak tutaj. Tak. Właśnie, tu już są gotowe. Gotowe i tutaj też możemy sobie właśnie foremkę jakąś silikonową. No właśnie ja pokażę, bo to jest też dość proste. Właśnie korzystam z tego wywaru z orzechów piorących. Może to być też zwykła woda. Dolewamy, aż zrobi nam taka konsystencja papki. I tą papkę przekładamy do foremek, takich jakie mamy. No oczywiście ważna jest też wielkość tych tutaj oczek, no bo ta kostka ma potem nam wejść w to specjalne miejsce w zmywarce, więc też nie mogą być za duże. Ja już to zrobiłam, żeby pokazać jak to wygląda później. Zostawiam to na dzień, dwa, różnie, bo to zależy od tego, czy jest w domu sucho, czy bardziej wilgotno. No i potem sobie taką kostkę wyjmuję.
proszę bardzo, taki kwiatuszek akurat mam i wkładam do zmywarki. Można dodać trochę octu tam, gdzie jest miejsce na płyn nabłyszczający i to nam wystarcza, żeby, no, żeby umyć naczynia w zmywarce. Czyli ja rozumiem, że to nie trzeba codziennie robić, zakładając, że codziennie używamy zmywarkę, tylko możemy raz w tygodniu zrobić sobie porcję na przykład większą na ilość. Większą ilość i mieć w zapasie. Dokładnie. Ale tak, no i nawet na dłużej, bo w sensie no to już później jak jest w formie takiej suchej, to się nic z tym nie dzieje, więc tak naprawdę no nie trzeba właśnie jakichś niesamowitych nakładów czasowych, żeby takie detergenty domowe sobie zrobić, bo no one po prostu sobie, tak jak właśnie pasta sodowa, czy takie kostki do zmywarki, one sobie jakiś dłuższy czas spokojnie mogą leżeć, więc jeśli raz sobie zrobimy więcej, a też możemy się na przykład umówić, że na przykład tak jakby Ata mi kiedyś robiła płyn do mycia naczyń, a ja jej robiłam pastę sodową, że może po prostu jedna osoba robi większą ilość jakiejś rzeczy i się wymieniamy. I to też wtedy jakby i integruje, i zbliża, no i też jakby odciąża, więc... Jak widać, można podczas takiej kobiecej pogadanki sobie to wszystko zrobić i nie jest to wcale trudne. Nie brudzimy się za bardzo, bałaganu nie ma, więc naprawdę zachęcam. Dobrze, to Agatka powie. Ja takie właśnie składniki do domowych detergentów kupuję w kooperatywie spożywczej Dobrze, tam najczęściej kupuję. No nie, niestety nie mam takiego sklepu na Bielanach, ale jest na Muranowie i w Śródmieściu. Kooperatywa spożywcza Dobrze po pierwsze też wspiera i lokalnych producentów, i lokalnych rolników, i ogólnie jakiś taki właśnie sprawiedliwy handel. No i dodatkowo właśnie ma takie produkty właśnie jak kwasek cytrynowy, jak soda oczyszczona, czy soda kalcynowana i także boraks ma na wagę. Czyli ja mogę pójść z własnym słoikiem do takiego sklepu, no i kupić tyle, ile potrzebuję i nie generować tak naprawdę dodatkowych odpadów. No i przy okazji robię też zakupy spożywcze, również do własnych opakowań, do własnych woreczków kupuję warzywa i owoce, no i też kupuję na przykład kaszę, różne makarony, ryże, to wszystko jest na wagę. To jest, ja akurat kupuję w sklepie na Andersa 27, ale też jest właśnie na Wilczej, znaczy w sumie, no przepraszam, teraz na Wilczej już tego sklepu nie ma, jest sklep online i właśnie można odebrać na Bielanach takie zakupy, które się zamówi online. I można odebrać dwa razy w tygodniu w Café de la Post, czyli na Placu Konfederacji u nas na Bielanach i przy okazji też właśnie tutaj wesprzeć bielańskich przedsiębiorców. I te składniki są drogie? Bardzo tanie. Znaczy w porównaniu do takich detergentów, które można kupić jakby komercyjne w sklepie, to wiadomo, każde opakowanie to jest tam 10 zł czy coś koło tego i do każdego jakby osobne proponują, to tutaj jakby takie domowe detergenty naprawdę nie są drogie. Kilogram takiej sody, na przykład sody oczyszczonej, to jest w okolicach akurat w tym sklepie 3-4 zł. No a w internecie, jeśli się kupi, no to myślę, że to jest no 6 zł maksymalnie, tak. Coś koło tego, więc to nie są drogie rzeczy i właśnie fajnie kupować właśnie w większym opakowaniu lub najlepiej na wagę, bo wtedy też nie generujemy tych dodatkowych opakowań. I tak samo kwasek cytrynowy to nie jest droga rzecz, a no ma różnorodne zastosowanie i na przykład właśnie, o jeszcze z takiego kwasku cytrynowego, używając na przykład 3 łyżek kwasku cytrynowego i szklanki wody, możemy zrobić sobie płyn do płukania tkanin i również dodać do niego jakiś tam ulubiony olejek eteryczny i w ten prosty sposób, używając właśnie tych składników, można wykonać naprawdę wiele fajnych domowych detergentów z jakby tutaj z pożytkiem dla planety, ale też dla nas, tak? Bo tu wiemy tak naprawdę, czego używamy, jakie to są składniki i one są używane już od wielu, wielu lat i wiadomo, że one jakby nie szkodzą ludzie. No wiadomo, tutaj nie wdychamy tego i nie pylimy i tak dalej, bo to rzeczywiście no, ogólnie dla płuc nie są dobre żadne pyły, tylko no, w trakcie przygotowania, ale to też się jakoś nie kurzy, ale jakby w odniesieniu do naszej skóry, czy też jak używa się na przykład takich składników do przygotowania domowego płynu do mycia naczyń, to wiemy, że to jest dla nas bezpieczne, tak? Więc to też jest... A nasze ubrania jak reagują?
Ja biorę w takim proszku i nie widzę żadnych jakichś takich problemów, żeby coś nie tak było z tymi ubraniami. Czasami bardziej uporczywe plany wymagają tego, żeby je wcześniej zaprać albo właśnie zasypać sodą czyszczoną. Też gdzieś przeczytałam o tym sposobie i soda jest w ogóle genialna. Tak. Bo tak się okazuje, że na wszystko jest dobra. Zasypuje się na jakiś czas tą sodą, potem się to troszeczkę przepiera i dopiero wrzuca do pralki. I faktycznie te plamy schodzą. Tak. Ja też do plam na przykład używam nadwęglanu sodu. Jeśli wiem, że mam jakieś bardziej zaplamione ubrania, to po prostu sypię do bębna trochę nadwęglanu sodu, w ogóle do białych ubrań to używam, to one naprawdę na nowo odzyskują biel, ale też do jakichś tam plam to też sobie używam nadwęglanu sodu i naprawdę super działa i wszystkim polecam i jak komuś poleciłam i dałam trochę nadwęglanu, to teraz kupuję też właśnie w kooperatywie i rozdaję, bo to jest naprawdę super metoda. A dla dzieci? Wiem, że dzieci mają delikatną skórę i no nie zawsze to, co kupujemy w sklepie, jest dla nich dobre. A czy te produkty są dla nich bezpieczne? Tak, jak najbardziej są bezpieczne. Tym bardziej właśnie ta moja przyjaciółka, od której, dzięki której się dowiedziałam o tym ruchu Zero Waste, ona też się zainteresowała tym ruchem, będąc w ciąży i chciała jakby tutaj właśnie jak najlepiej dla dziecka, więc zaczęła się interesować tymi produktami i między innymi dla tej mojej przyjaciółki też kupuje nadwęglan sonu, ona też używa go do pieluszek dla dziecka, także tak, jakby te produkty można stosować tutaj no, czy do prania dla dzieci, ale także właśnie no, do zmywania naczyń i to właśnie wręcz jest jakby też lepsze i bardziej wiemy właśnie co tym. Płatki mydlane, no to właśnie często chyba alergicy piorą w płatkach mydlanych, bo one zawierają najmniej związków, a ja akurat tych płatków mydlanych używam do zrobienia płynu do mycia naczyń. Nie jest mi łatwo do niego przekonać, pewnie dlatego, że dużo osób jest przyzwyczajonych do tego, że płyn się pieni, prawda? I może wtedy się bardziej wydaje, że on jest bardziej skuteczny, ale ja naprawdę już używam płynu zrobionego między innymi z tych płatków mydlanych i jestem naprawdę zadowolona, a przy okazji wiem, że to, co nawet zostaje na tych naczyniach, no to nie jest jakaś szkodliwa chemia. A przepis jest prosty, bo wystarczy do ciepłej wody dodać łyżkę sody oczyszczonej, czyli tutaj tej, z której Agata robiła pastę, łyżkę tych płatków mydlanych, no i to razem wymieszać i rozpuścić. To jest koniec. Ten płyn się słabo pieni, ale ja tutaj taki jeszcze polecam sposób, że można dodać zawsze odrobinę płynu zwykłego i wtedy on troszeczkę lepiej się będzie pienił, no a tego płynu takiego komercyjnego użyjemy znacznie mniej. No i tyle. I to jest fajny płyn, a przy okazji przez to, że się mniej pieni, no to myślę, że zużywamy mniej wody, a to też jest ważne dla naszej planety. No i dla naszej kieszeni. I przy okazji dla naszej kieszeni. Znaczy ja rozumiem, że powinniśmy wszystko to używać, a jeżeli z jakichś powodów mamy obiekcje, możemy sobie darować na przykład jeden płyn? Oczywiście, że tak. Myślę, że właśnie na naszej grupie staramy się pokazać naszą grupę widzom, że każdy mały krok się liczy. Nie warto się od razu zrażać, jak nam coś nie wyjdzie. I stosować zasady małych kroków. Zacząć od tego, co jest dla nas najwygodniejsze. Może to będą właśnie woreczki firankowe, torby wielorazowe. Potem powoli można jeszcze sobie dokładać i sprawdzać, czy ja się z tym dobrze czuję, czy mam na to czas, bo niektórzy przecież nie mają na to wszystko czasu. Ale może można znaleźć koleżankę, która lubi to robić i się podzieli. My z Agatą, tak jak już było mówione, się często wymieniamy. Agata też często robi zakupy w kooperatywie dla mnie, bo dla mnie tam jest troszeczkę za daleko. Więc metodą małych kroków, bo każdy krok się liczy, jak to mówią, kropla drąży skałę. I to jest najważniejsze. Tak, no ja totalnie podzielam właśnie to powiedzenie, tutaj kropla drąży skałę, tak rzeczywiście jest. No i też jestem jakby, można powiedzieć, wyznawczynią takiej pozytywnego inspirowania ludzi. Też no jakby tutaj mamy podobne spojrzenie ogólnie na całej grupie. No bo staramy się jakby też pokazać, ale to nie to, że sztucznie pokazać, po prostu tak żyjemy, że to nie jest jakieś takie uciążliwe i że to można czerpać z tego radość i satysfakcję, tak? Że rzeczywiście, jeśli, nie wiem, zabiorę nawet te woreczki firankowe na zakupy,
i nie generuję tych śmieci, no to jest jakaś to dla mnie satysfakcja. Ale też jeśli robię jakieś rzeczy sama w domu i na przykład, nie wiem, sama robię masło orzechowe z orzechów, które kupiłam na wagę i wiem, co tam jest, wiem, jaki jest skład. No ja tu już widzę następny temat. Tak, oczywiście, ja tu mogę o kulinarnej części jak najbardziej też. I jeśli ludzie to widzą, nie wiem, czy w mojej pracy, czy w kręgu znajomych, że ja się z tego cieszę i to jest fajne, i to jest smaczne, i to jest ładne, bo ładne woreczki mam firankowe, kolorowe, no to ludzie to jakby podłapują, inspirują się tym i też później pokazują dalej, więc jeśli ktoś potrafi pokazać, że to jest, jakby pokazuje te pozytywne emocje, to się udziela, tak? Taki entuzjazm. I właśnie, no ja osobiście tego nie lubię, jeśli ktoś właśnie się stara i zrobił jakiś mały kroczek, ale mu się noga powinęła i nie wiem, no teraz nie zabrał tych woreczków, albo nie wiem, coś tam zrobił, co niekoniecznie jest dobre dla planety i ktoś tam od razu zwracał mu uwagę, no to nie jest fajne, bo to najczęściej właśnie, szczególnie jak ktoś jest na początku tej drogi, to się po prostu zniechęca. A to właśnie chodzi o to, żeby się wzajemnie wspierać, inspirować i sobie pomagać. Tak, i proszę Państwa, tym optymistycznym akcentem bardzo, bardzo dziękuję Panią za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Do zobaczenia na następnym. Dziękuję bardzo.